Wszyscy z lubością spożywali wówczas tłuste potrawy, a w szczególności pączki. W Polsce zwyczaj smażenia tego specjału sięga XVII i XVIII wieku, kiedy to warszawscy cukiernicy szczycili się na cały kraj swoimi słodkimi wyrobami. Pierwsze pączki wcale nie przypominały dzisiejszych pączków. Pieczono je z chleba nadziewanego słoniną, smażono na smalcu. Dopiero w XVI wieku zaczęły pojawiać się słodkie wypieki w postaci racuchów, byryn i papugów. Idealny pączek powinien być pulchny, ale lekko zapadnięty w środku. To świadczy o tym, że ciasto ma dobrą konsystencję. Pączki robi się z drożdży, mąki i jaj. Ciasta mogą być nadziewane nie tylko zwykłą marmoladą, ale także likierem, budyniem, serem, a nawet bitą śmietaną.